Międzyszkolny ośrodek sportowy w Będzinie postanowił zarazić najmłodszych zamiłowaniem do sportu. Przez całe wakacje MOS odwiedza będzińskie przedszkola, by wspólnie w duchu sportowej rywalizacji pobawić się z najmłodszymi. Właściwie drugi rok już działamy w tym kierunku, żeby te dzieci gdzieś zaktywizować do ruchu. Widać, że dzieci chcą dalej się bawić, uprawiać ten sport. Także gdzieś tam też motywujemy ich do działania i motywujemy ich do tego, żeby cały czas się ruszały. Przedszkolaki pomimo wakacji chętnie przychodzą do swojej placówki, by wspólnie z koleżankami i kolegami spędzić czas. Tak, właśnie nieraz bardzo chętnie właśnie do nas przychodzą, mają możliwość nieraz pozostania w domu, ale wolą spędzać właśnie czas w gronie rówieśników. W ramach zajęć przygotowanych przez MOS dzieci mogły m.in. rzucać rzutkami do tarczy magnetycznej, biegać ze spadochronem oraz wcielić się w rolę młodego piłkarza. Mi się podobało te takie tutaj, że tak leci i się przyczepia i te spadochroniki. Spadochroniki. A tobie co się podobało? Spadochron. Ciężko tam było ten spadochron trzymać, żeby on się tak fajnie rozwinął? Nie, po prostu do góry i się rozwijał. Trzeba mocno pociągnąć, żeby się rozwijał. Ostatnią z zabaw było drużynowe przeciąganie liny. W tej konkurencji dziewczynki rywalizowały z chłopcami. Bo właśnie chłopcy chyba jeden raz wygrali, dziewczyny ten 0 punktów miało, a potem dziewczyny miały 1 punkt. Nie, chłopcy mieli 2 punkty, a dziewczynki miały 1 punkt do rywalizacji. W tym dniu to nie wynik był jednak najważniejszy. Priorytetem była znakomita zabawa i spora dawka aktywności fizycznej. Martyna Daczkowska, kanał 99.